Dzień dobry. Nie wiem, czy też tak czasem macie rano, że o dziwo nie bolą was plecy i na dodatek wam się chce i myślicie sobie, ale dzisiaj zrobię, będzie dobrze i przyjeżdżacie nastawieni na takie wielkie koszenie i kończy wam się żyłka. No to ja tak właśnie miałem. Plan był taki, żeby skosić w końcu miejsce, znaczy ponownie miejsce pod tą altankę i ponownie pod ten płot. No i coś tam zacząć już sobie mierzyć. Ale dzięki temu, że ta żyłka się skończyła, to nie dojdzie to do skutku. A skończyła się może też dlatego, że uznałem, że najpierw skoszę ogródek. Otóż może wypiejecie swoje ogródki ręcznie, ale ja uprawiam chop and drop kosą spalinową. Zrobiłem to dlatego, iż że nie dało się tu ni cholery już nigdzie wleść. I uznałem, że starczy. Ogólnie to wszechświat dąży do chaosu i nie lubię się za bardzo z nim sprzeczać w tej kwestii, no już tam raz kiedyś można. I dzięki temu, że skosiłem, to dowiedziałem się też o paru rzeczach, które wam teraz pokażę, a potem przejdziemy dalej. Otóż dzięki temu, że skosiłem, dowiedziałem się, że jednak wylazło mi trochę więcej słoneczników. Mam tutaj takiego pod płotem. Tutaj i tu jeszcze aż 3 z tego co widzę. Nie miałem pojęcia, że tam są w ogóle, bo te chaszcze były wyższe od nich. I znalazłem jeszcze jeden groszek, którego też w ogóle nie było widać. Także great success. Mama młoda mówi, że to nie kret przewrócił poprzedni stojak, a ja wiem, że to był on, bo ten nowy też już próbuje przewrócić, jak widać, tylko mu trochę ciężej. No i co? Kurde, ten leśniczy wiedział, co mówi, jak mi powiedział, żebym to sobie sam pozbierał. Połaziłem, pozbierałem i wyszło na to, że będę miał raz, dwa, cztery, może pięć słupków, jak jeszcze je poobcinam i okoruję o wartości jakichś 40 zł, a kupa roboty z tym będzie. No i będę miał trochę gałęzi na zrębkę i jakiś tam klocków na jedno ognisko. A będzie pewnie z tym wszystkim pół dnia roboty, jak nie więcej. No ale dobra, teren oczyszczony mniej więcej tutaj. Czyli można teraz bez żadnych obawień skosić to jeszcze raz żyłką, a nie ostrzem. I coś tam może tutaj zacząć, zobaczę. Podobno ma padać teraz 2 dni, więc może jednak będzie wolny, a jak nie, no to będzie walcza, będzie walczony. Nadejszła wiekopomna chwila, jest i kolejny słupek narożny wkopany. Nie będę kłamał, że to ostatni, bo jeszcze 2 muszę zrobić, ale to kiedy indziej. Chciałem sobie rozciągnąć sznurek budowlany, żeby widzieć, ile mam jeszcze do posprzątania, ale albo się o coś zaczepił, albo 80 metrów sznurka nie jest w stanie wisieć, ugina się pod własnym ciężarem. No nie, o coś się tam zaczepił. Także czeka mnie jeszcze sporo roboty, żeby tutaj oczyścić na tyle, żeby sobie spokojnie wiercić, bo ta wiertnica
Oby na co się tam zaczepia. No i też i tak musi to być oczyszczone, żeby siatkę w miarę naciągnąć, a nie robić jakieś tam. Fuszerki, przecież wszyscy wiedzą, że ja zawsze robię wszystko porządnie. Co ci tutaj przeszkadza? Patyczek. Straszne rzeczy. Jakiś kawałek suchej trawki. Proszę bardzo. Oczywiście dzisiaj kosiłem też, więc nie umiem już oddychać. Jest masakra. O, tutaj widzę, że tyle gałęzi trzeba zlikwidować. Tam też. No, tak myślałem, że to tak jakby za bardzo mi wystawało tutaj. Dobre 1,5 metra jest do uprzątnięcia i potem do wykoszenia. Świetnie. Także super. Bardzo mi się nie chciało tego robić, ale widzę, że nie ominie mnie to. Słupek, no, prawie widać. Także kolejny kamień milowy w tej nierównej walce z ogrodzeniem, którą nieustannie przegrywam. No i przyszedł deszczyk 2 godziny wcześniej niż zapowiadali. Także dzisiaj szybki finisz. Tutaj widzę, że już jest w miarę ok. Kupa gałęzi rośnie w oczach. Te tutaj, co przeszkadzają mi, sznurek się o nie opiera, są ładne zielone, to chyba nie będę ich obcinał, tylko je zwiążę sznurkiem na ten czas wrócenia słupków. Tutaj jest wszystko ok. Nie będę się na razie wczuwał tutaj w to wszystko. Najpierw sobie powiercę, powkładam słupki. To potem będę widział, ile tutaj muszę tam wykosić, wygrabić, żeby się siatka dobrze ułożyła. I tutaj będzie misja tylko z tym powalonym drzewem, które może tutaj poobcinać te boczne gałęzie, a resztę pociąć na jakieś, nie wiem, klocki na ognisko i z 2, może 3 słupki na ogrodzenie będzie i to tyle. Tam już jest w miarę ok, aż do końca. Tu nie wiem, czy po dobrej stronie tej brzuski poszedłem ze sznurkiem, ale chyba tak. Załóżmy, że to ich brzuska. Niech sobie ją mają, ja i tak brzus nie lubię i bym musiał udawać, że piorun ją powali, jakby była moja. Mam straszne uczulenie na nie. Także tak. Nawet dzisiaj miałem siłę wykopać to ręcznie, bo nie wziąłem wiertnicy oczywiście, ale teraz już siły nie mam. No dobra, myślałem, że będzie widać ten narożny słupek, ale to jeszcze jednak nie jest to. Dobra, już zmokłem, także zawijam się. Prawdziwy youtuber, trzeba mordę nagrać, żeby się pożegnać na tle słupka może. Także deszcz wybawił mnie, oddał się pracy. Dziękuję za uwagę i do widzenia.